Polscy entuzjaści zabrali się za odtwarzanie przemysłu samochodowego. Na całym świecie robią to wielkie koncerny i gigantyczne kapitały. U nas wzięli się za to ludzie, którzy po prostu mają pasję samochodową i benzynę we krwi. Jednym z takich projektów jest New Warsaw. Nazwa Warszawa jest zakazana. Kto inny ma do niej prawa? Podobnym projektem jest syrena z firmy AMZ Kutno. Kolejna syrena z kolei pana Arkadiusza Kamińskiego z Kanady. Ciekawym projektem jest również Arinera, czyli supersportowy samochód budowany przez entuzjastów nie tylko z Polski, ale również z Wielkiej Brytanii, bo tam, jak się okazuje, jest duże zaplecze przemysłowe i łatwo jest zdobyć wiedzę niezbędną do skonstruowania samochodu, który ma rozpędzać się do 360 km na godzinę. Te samochody są budowane w garażach, bo produkcja będzie niewielka. Sami twórcy spodziewają się, że na przykład New Warsaw powstanie w liczbie nie większej jak 13 sztuk. Ponieważ są to samochody robione ręcznie, więc mają spawane konstrukcje z rur stalowych, czyli odmienną zupełnie konstrukcję od współcześnie spotykanych masowo aut, które są tłoczone z blachy. Ta technologia jest zbyt droga i mamy nadzieję, że za 20-30 lat możliwe, że któryś z tych pomysłów obrodzi potężnym koncernem, tak jak to się stało w Korei.